W mojej rodzinie ojciec bardzo kochał malarstwo. Poza tym za ścianą mieszkała rodzina, gdzie ojciec był profesorem na Akademii Sztuk Pięknych. Bardzo często gościłem w ich mieszkaniu, całymi godzinami przyglądałem się temu, co robi. No i tak można powiedzieć, że jako dziecko połknąłem haczyk malarstwa. Dla mnie w ogóle temat obrazu to jest sprawą zupełnie drugorzędną. To jest tylko pretekst do powstania obrazu. Natomiast wszystko, co jest najważniejsze, jest na samym obrazie i to się tłumaczy. I to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o treść, która tam jest, to ja zajmuję się przede wszystkim sprawami człowieka, bo prawie we wszystkich moich obrazach są ludzie. No i rozważania na temat człowieka, chociażby upływającego czasu. Moje malarstwo ma jakieś cechy styczne może z surrealizmem. Pewne tak, ponieważ niektóre moje obrazy wywodzą się ze snów, jakby tam jest początek. Mam projektów, które mógłbym w każdej chwili realizować, około 400. Ale mam już 70, prawie 7 lat. Więc wiem, że nie mam szans tego zrobić, więc muszę wybierać. A jestem człowiekiem niezdecydowanym i tu mam wielki problem. Co wybrać wpierw, prawda? Ale powstają w międzyczasie nowe pomysły. Dla mnie nie jest ważne to, że mogę się rozwijać, że potrafię zrealizować niektóre bardzo trudne rzeczy, które sobie wymyśliłem, czy wpadły mi nawet przypadkowo do głowy. Malowałem dość często kryształy, ponieważ zauważyłem, przyglądając się, że one mają w sobie jak gdyby uwięzione światło. Są jak gdyby przedmiotem magicznym. I to mnie tak zafascynowało, że w wielu obrazach często umieszczałem gdzieś tam kryształ. Oczywiście każdy inny, o innej formie, o innym zestawie barwnym. Więc tak często bywa. No świeca na przykład mnie zafascynowała. Pewien malarz z Wałbrzycha podarował mi prawdziwą woskową świecę, która miała wspaniałe nacieki. To była dosłownie sama w sobie rzeźba. Ten obraz świeca w sposób dość jasny mówi, o co mi chodzi. Żeby to człowiek się chwileczkę zastanowił właśnie nad przemijaniem wszystkiego. I samego siebie, sławy, pieniędzy, pięknych kobiet, bogactwa i tak dalej. To wszystko jest czasowe i średniowieczne zresztą, memento mori.